Czy nas widać, czy nas słychać? Słuchajcie, coś tam poustawiałam. Jeszcze chciałam włączyć tą lampę. Czekajcie, zaraz wracam. Tam na dole jest taki psa. Bardzo dobrze. Okay. Tu zrobimy teges. Będzie widać dobrze? Prześwietlone wręcz bym powiedziała, dramat jakiś. Wyłączamy lampy. Albo cieplejszy. Albo mniejszy. Czekajcie. Czekajcie, bo tu wiecie, co jest. Coś widziała, bo ja wszystko widzę. Dobrze jest. Dobra, działa. Kogo witamy? Dawid, Malgola. Witam, witam. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani do kuchennych rewolucji. Ja jeszcze muszę lecieć po świeczku, bo to ma być magiczna kuchnia. Po świeczku lecę. Po świeczku leci i wszystko już mam przygotowane. Zaraz będzie szalała nasza wisienka. Po świeczku znaleźć. W szufladzie tu. Widzę. Muszę cię znaleźć na tym Instagramie. Jest. Wróżka Janna i pusta kuchnia. Nieważne, ale słychać. Świeczku jest najważniejszy. Słuchajcie. Bo żeby zacząć magiczne działania, możesz włączyć? Nie. Wyłącz. Bo żeby zrobić magiczne działania, to przede wszystkim świeca być musi. Będzie dzisiaj na zieloność. I jako, że nie wymyśliłam jakiegoś wybitnie cudnego, intencyjnego wspólnego, to pomyślałam, że jak każdy będzie robił swoją mieszankę warzyw w jednym garnku, to dobrze będzie, jak każdy włoży w to swoją intencję. I w tej intencji zapalimy świecę, jak znajdę zapalniczkę. Także tak, zapalniczka musi być. Czyli zaczynamy. Przyzywam dzisiaj wiatr o tchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami, wzmocnijcie nasze dzisiejsze intencje swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to nasza wola, niech tak się stanie. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj gotujemy leczo. Ja nawet my będziemy sobie gotować takie intencyjne rzeczy. Słuchajcie, można podziwiać. Będę dzisiaj wyglądała chociaż profesjonalnie, choć profesjonalnie nie gotuję. Ale już wrażenie będzie, prawda? Już mamy wrażenie tego. Fartuszek jest. Dziękuję, piękne kolczyki, super. Ja będę się tak do Was zbliżać, bo wiecie co, ta lampa stoi dosyć daleko, więc tak naprawdę nie będę u Was czytała w momencie czytania. Jest fartuszek, jest kieszonka. W kieszonce dobra wiedźma powinna mieć ziółka na oczyszczenie albo inną sól. Także tak. Dobra, powiedzcie mi, póki nie zaczynamy, kto z nami gotuje, a kto tylko pije kawę, bo myślę, że my sobie na początek kawę zrobimy. Ja jeszcze wyciągnę garnek, słuchajcie. Ja będę miała duży garnek, bo szczerze Wam powiem, że nie lubię, jak mi się przelewa, jak mieszam. Dlatego gar sobie wyciągnę zacny. Wielki? No, a oczywiście, że tak, bo ja lubię mieszać. Ojoj. Wy wiecie, że ja zawsze w dużych garnkach, bo u mnie zawsze następuje... Już mam. U mnie. Idę z garnkiem. Ojoj. Możecie mi zrobić miniaturkę. Bo u mnie zawsze następuje cudowne rozmnożenie. Gotuję 4 papryki, 5 pomidorów, potem się okazuje, że jest pełen garnek. Więc ja duży garnek. Violetta mówi, że gotuje. Kto tam? Zróbcie sobie kawę, jak nie gotujecie. Malgola mówi, gotuje, pije kawę. Super, na wolnym ogniu. Okej, słuchajcie. Garnek jest. Postawię go trochę poza wizją. Ja mam już przygotowane pewne rzeczy, bo mam przygotowaną podsmażoną cebulę po to, żeby jej na wizji nie kroić, bo widzieliście, co się ze mną działo a propos krojenia tej cebuli. Już się upłakałam, więc łzy zostały spuszczone bardzo dobrze, bo w magii, słuchajcie, każda wydzielina naszego organizmu, również łzy, wzmacniają energię
tego, czego robimy, więc wzmacniamy potrawę. Ale powiem Wam, że pachnąca podsmażona cebulka majstersztyk. Będzie miniaturka. Także podsmażona cebulka, tak patrzę. Anna gotuje z nami. Super, super, słuchajcie. Zobacz, no ja rozumiem, że leczo to ma swoje jakieś tam, że tam trzeba to, czy trzeba tamto, ale to jest wolna wariacja na temat. Ale jestem w fartuszku, czyli jest profeska, żeby nie było. Mam również lekko podsmażone łopatkę, sama dzierżyłam, kroiłam, krwi nie upuściłam, ale wersja dla wegan bez łopatki. Mam również obrane pieczary, także te pieczary też będziemy kroić, to wszystko na spokojnie. Mam dwie puszki pomidorów, które dorzucimy do lecza. Mam pomidory, które już są sparzone i obrane, bo ja osobiście nie lubię, żeby mi się skórki międliły tam, w tych pomidorach. Także będziemy tak robić. I mam przygotowane, słuchajcie, cztery piękne papryki. Ja myślę, że trzeba zrobić zdjęcie tutaj. Klara mówi, że ona nie oszukuje, że ten, że ona na bieżąco będzie. Na bieżąco, super. A my się po prostu musimy zdążyć, bo jedziemy jeszcze gdzieś. Nie, no musimy zdążyć, dokładnie tak. Zresztą wiecie, ja tu będę pewnie więcej gadała niż coś robiła. Dobra, czyli składniki mam. Mam jeszcze kiełbasę chorizo, którą zaraz pokroję i też się dosmażę. Włączymy smażalnię. Wezmę sobie desku. Desku sobie wezmę i będziemy, słuchajcie, kroić i cudaczyć. A to sobie tak naszkowałam. Zobaczcie, jaki mamy fajny kadr. Widać mnie i widać stół, więc nie jest źle. Fajnie nam się rozpadało, słyszycie? Ale ładnie. Super, jak ładnie padam. Zastanawiam się, czy nie włączę sobie światła, słuchajcie, bo ja nie widzę. Wy mnie dobrze widzicie, a ja widzę siebie średnio. Bardzo nieładnie wygląda. Okay. Będziemy się męczyć. Czekaj, może ja stąd zapalę. O, może ten zapal? Bo to ma być światło w różnych ujęć. O, i to jest dobre światło. No. Ja jak robiłam światła w kuchni, to tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, 17 punktów świetlnych w niewielkiej kuchni. Wszyscy się dziwili, dlaczego takie światła. A ja mówię, ale ja jestem youtuber. Ja muszę mieć światło, więc tak. Dobra, słuchajcie, ja się wezmę może za kiełbasę. Kiełbasę. Mam gdzieś tutaj noże do pokrojalności. Sobie usiądę. A może rzucisz w międzyczasie tą cebulę z tym mięsem? Do garnka, żeby się robiło? W międzyczasie, jakbyś kroiła. No, a może słuchajcie, taki mały snik pikleczek tutaj tego. Bo kiełbasę i tak trzeba podsmażyć. No. Czekajcie, gdzie ja mam tą... będę się motać. Ale powiem Wam tak, o ile tam karpatki, to ja się za bardzo nie dokładałam, bo ja się na pieczeniu nie znam. O tyle leczo, powiem Wam, w uwielbieniu mam, zawsze robię, oczywiście po swojemu, tak? To było to, co kto lubi. Jedni lubią z kabakiem, drudzy lubią z czymś tam. No, także... Ale cebula, się śmieję, że w takim magicznym leczo cebula być musi, bo nie ma jak to się uwyć po prostu przy tym... Przy... Pomóżcie, przy krojeniu, nie? Więc... A żeby nie było, słuchajcie, łopatka, którą pracowałyśmy, tak. Jest z jednorożcem. Jest z jednorożcem. Firmowa, tak? Firmowa. Mówią, że w stolicy nie pada. No u nas azalisz popaduje. Stolicy nie pada. Ale dobrze, bo słuchajcie, ten, jak się to nazywa? Ogródek się sam nawilży. Nawilżenie nastąpi. O, dokładnie. Kwiatuszki. Kwiatuszki będą. Więc ja ogromny gar. A w ogóle mam do użytku i uwielbiam gotować i mieszać, słuchajcie, i próbować. No mam akurat z Zakopanego, powinnam mieć od Doroty, ale od Doroty mam w tamtym mieszkaniu, drewniane łyżki. Jest też taki patent, to moja mama mówiła, i się sprawdza, że jak się boimy, że coś wykipi, to się kładzie taką łyżkę na garnku i nie kipi. I faktycznie nie kipi. Nie wiem jak z mlekiem, aczkolwiek cała reszta nie kipi. Także będziemy tego używać, to jest do mieszania, do patelni. Ja jeszcze doleję tutaj wody. Już? Albo niech się pogotuje, tak jak jest. Nie, olej może, żeby się tam... Olej to jest, wiesz? Jeszcze? Aha, z tego mięska. Dobra. Jak na jakie nastawić? Na czwórkę weź. Niech się tam graży, nie? Tak.
Dobra, mamy na czwórkę, mamy prażonko, niech się tam dzieje. Cebula z tym jest w tłuszczu, jest ok. Jest trochę podsmażone, nie całkiem, więc to jest taki bardzo dobry pomysł. No i siadamy jeszcze do kiełbasy, którą się podsmaży, więc robimy. Teraz to ja już w ogóle nie widzę to, co piszę, bo mam tak daleko. Ale myślę, że kadr Wam się podoba, tak? Bo wszystko. Tak. Bo wszystko Violeta widać. Też pisze, że ma ubraną bluzeczkę z jednorożcem. O, bluzeczka z jednorożcem, widzicie. My dziewczyny się, witają. My to się umiemy narządzić. Ja to powinna mieć drugi telefon postawiony tutaj, wiesz co? Gdzie masz drugi? Chyba twój. Z Instagramem, żebym ja widziała, co piszecie tak po prostu. Bo fartuszek, dobra rzecz. Się wylaszczyła, dalej. Się wylaszczyłam, a nic nie widzę. O, dokładnie tak. Ty już cukruję, ci już to wszystko... Tak, ustawiam, tu masz tą wszystko podstawkę. No, także będziemy, dzień, słuchajcie. Zbytnio ostrych noż nie mam. Ja wiecie co, bardzo chętnie sobie w ogóle spróbuję tą chorizo. To jest... gdzie to kupili? W Biedrze czy w Lidlu? W Lidlu. To jest taka o... Mam nadzieję, że będzie widać. Jakaś... Traditional recipe. Chorizo. Czekaj, się włączyły, tak? Ale muszę sobie spróbować, bo nie jadłam. Teraz będzie mi nie powiadomień. Mhm. A głosu nie używać. Nie, nie, tylko że u mnie. Dobra. Oj, sorry. Mogłabym używać zamiast salami na przekąski, zamiast chipsów. Albo wszystko zamiast, nie? Włączy. Powiem Wam, że chyba mięsa w mięsie posiada. Jest, bo tam jest dużo różnego. Mm-hmm. Cześć Kaśka, chorizo jest super. Ja pierwszy raz, dobre. Tylko czemu to coś mi się tu zawiesiło? Siedzi taka jedna i wcina kiełbasę. Wcinam kiełbasę. Nie widzę czatu, tu poczekaj. Powiedz coś, bo tu widać, a tu nie widać. Patrz, no. Halo. To daj mi ten, postaw. O, już mam, już skoczyło. Nie, no, bo to zabrakuje. Wiecie. Robimy kot, chorizo. Ja przepraszam, jak kogoś to brzydzi, to trudno. Ja mam kota. Proszę. A kot sam się pcha. O, teraz już Was będę widać. Poszeptane mówi, że z nami prasu. Ej, gdzie? Widzieliście to? Widzieliście to? Łapka? Spadło ci na ziemię, szukaj tam. No hop, królewna. Już nie powiem, kto się do łopatki dorwał. Kasia mówi, że do twarzy mi w fartuszku. Fartuszek specjalnie zakupion został normalnie, po to, by profesjonalnie wyglądało, choć gotować nie potrafię. Whatever. Ale spotykamy się i gadamy. Normalnie kocie łapy przy krojeniu. Niemożliwe. Kocie łapy przy krojeniu. Także. Ja mam tą taką piękną deskę, słuchajcie, ale ona jest do zdjęć, na niej nie kroję. Ale jest będzie wizyjna. Wizyjna, będzie też wyglądało profesjonalnie. Także tak. I robimy leczo. A czy właściwie ja to się śmieję, że ja robię leczo, a Wy możecie robić potrawę jednogarnkową. Wedle uznania, co tam kto lubi, jakie macie składniki, których ja nie mam, nie posiadam, powiedzcie mi, najlepiej, bo może jakieś ciekawe składniki są. Kotek z łapką jest najlepszy, ale wiecie, ona mi daje czasem całusy z języczkiem, więc ja już obrzydzenia nie posiadam generalnie do takich różnych łapek na stole, albo kto ma kota, ten wie, po prostu. Malgona mówi, że ma boczek i kiełbaskę zaraz będzie posmażać. Co to za gotowanie? Kot nie pomaga. Dokładnie. Prawdziwa wiedźma swojego chowańca ma. No. Także. Ale super był pomysł z tym, że tu jest wizja, a ja tu a was widzę. No, naprawdę. Co prawda muszę się schylić, ale tak widać. Kuchnię widać, jak siedzę, widać, jak stoję. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Powiedzcie mi. Bo ja to i tak, jak zaczynam programy robić, to się drę. Ale to tak. Pomijając. Dobrze. Pamiętajcie, by w każdy krojony kawałek wszystkiego, swoją intencję, z którą tu się zgromadziliśmy,
normalnie wkładać, czy to na miłość, czy to na finanse, czy to na wrogów, czy to na kuśkistanie, to po prostu nie marnujemy energii, bo pamiętajcie, że w magii jest taka zasada, że w magii, w energetyce, że jeżeli robimy cokolwiek, to tak naprawdę jak w żarówce, 20% idzie na światło, czyli na działanie, a 80% idzie na nie wiadomo na co. Więc my korzystamy właśnie w takich magicznych działaniach, które wydają się niemagiczne, na przykład jak krojenie chorizo, które jest twarde w ogóle, z łopatką miałam jej kłopot, już mnie ręka boli, to po prostu ta energia, która idzie na krojenie, to jest 20%, a całe 80% jest energią magiczną, którą wkładamy swoją intencję po to, żeby naprawdę jedząc, pamiętajcie, że czy szamani, czy w ogóle różne kultury jadły też wrogów, co by przejąć ich siłę, więc z tym jedzeniem to też jest magiczna sprawa. Więc jak będziemy wcinać i ludzie będą wcinać również z naszej rodziny to leczo, to przez każdy jeden organizm również przejdzie te 80% energii i niezmarnowanej. Ma to sens? Ma to sens. O, kota wytarzała się w przyprawach. No, moja kota umknęła gdzieś i zostawiła kawałek chorizo na ziemi. Dobrze. Wrzuciłam na szkołę info. Dobrze, niech przychodzą, niech z nami gotują, niech się dzieje. I tak mamy 24 osoby na gotowaniu, czyli co, podejrzewamy, że około 24 podobne dania. Piękne. Prześlij mi też zdjęcie. Będę przesyłać. Tak. Nikt nie widział. Jak macie jakieś pytania albo jakieś inne rzeczy, to oczywiście ja tutaj próbuję. Ja wiem, że rączki zajęte, wszystkie w fartuszkach. Że rączki zajęte, ale możecie je zadawać. Idę recyklingować, słuchajcie. Ponieważ staram się recyklingować, bo nie było, więc mogę na to wyznikać. Sadzę to na patelnię, ale myślę, że. Możesz to wrzucić od razu. Myślisz? Bo ja ona taka ostra, nie? Od razu, no, może tam już nie ma co już świrować. Tak. Dobra. Od razu, wszystko po kolei. Czyli nasze chorizo idzie do wielkiego gara. Teraz bym dała za chwilę tą, żebyś się trochę odgotowała do tego. Co? Tą paprykę, nie? Tak, już się biorę. Być. Miękkie pomidory są raz dwa zrobione. Coś mi się tu czas zawiesza, muszę wchodzić jeszcze za chwilę. Bierzemy się, słuchajcie, za paprykowe rzeczy. Ja jeszcze naszykuję sobie woreczek na odpady. Mam takie, powiem wam, ekologiczne, Zosia Samosia. Takie ekologiczne biotorby na odpady. I właśnie ich używam. Megan, my też, to znaczy nie Megan, tylko smoczko, my też, tylko szybciej była cebula na patelni robiona. Cebula i mięcho trochę. Bo nie będziemy czekać godzinę, aż to się wyważy, ponieważ musimy leczo zabrać do księgowej, słuchajcie. Tak, tu się wybierze. Ekologiczna torba na odpady, jeżeli ktoś jest osobą nie lubiącą społeczeństwa, może również służyć za zacny kapelutek. O, pani kuchareczka, poczekaj, zaraz ci zrobię zdjęcie. Proszę bardzo, zawsze dobrze wygląda. Teraz mam jeszcze czepek do tego i nawet kolorystycznie bym powiedziała, że do fartuszka pasuje. Proszę spojrzeć, tutaj na... Dobra. Słuchajcie, z papryką jest tak, że kiedyś obserwowałam na YouTubach, jak tą paprykę robić, co by ładnie się kroiła, więc ja odkrawam górę, tutaj już się ogonek ładnie wyprusza, tutaj o, te przecinam gniazda, to co trzyma gniazdo, słuchajcie, i bezkonfliktowo mamy czystą paprykę. Prawda?
że świetne. I teraz już można sobie ją pokroić w cząstki, które rewelacyjnie będą się z tym mięsem i cebulą podsmażone. Ale piękna baza mięsna. Baza mięsna jest cudowna, ale pachnie... O Jezu. Jeszcze jak to... Wiecie, że w kuchni najlepsze jest podjadanie? To riza pięknie. Beata mówi, że się zachciało duszonej cebulki. Ewa mówi, że dobrze ma z nami księgować. Znaczy niekoniecznie, my z nią też mamy dobrze. My z nią mamy bardzo dobrze. Bo umówiłyśmy się, że ona robi drugie, a my robimy leczo, więc dzisiaj nie będzie robiła zupy. Takie tam, wiecie, ja mówię, i tak gotujemy, przecież my tego aż tak nie zjemy. Ja tą paprykę tak kroję, wiecie, na oko, żeby była pokrojona. Jakieś. Ta papryka nie będzie miała, jest chyba taka jakaś fajna, bo kompletnie się skórki nie tego wywołują. Dobra jest, będzie zacnie. Bo niektórzy mają ten, jak mają problem ze skórką, to do piekarnika. Wkładają do piekarnika na parę minut, żeby się spiekła i schodzi. Nie? Powinny być szerokie noże do takiego przenoszenia. Także słuchajcie, będziemy paprykować. A mówię, ziarna się wtedy nie zostawia. Rewelacja, ja tu mam tę torbę. Eko, żeby nie było, że żeby ja nie tylko... Było, że mięso używa i eko nie jest. Znaczy wiecie, ja to jestem taka, ja mówię, działaj lokalnie, bo globalnie to tam... To ja mówię globalnie. Tak, otwieraj okno. Zapach do niej przyjdzie. A, no zapachy już są, słuchajcie. Bardzo słusznie i dobrze. A, se posiedzimy. A w ogóle podobała mi się karpatka, jak gotowaliśmy. Mam nadzieję, że tak. Później Asia też zrobi zdjęcie. Wstawimy na szkołę i wyjdziecie też z tak, Wasze dania. Też będziemy dokładnie. Tak wasze jak dania. Piękny odzew, nie? Odzew był cudowny. Te Wasze ciasta były po prostu rewelacyjne. Więc mam nadzieję, że jak ugotujecie, to z talerza zdjęcie zrobicie. Małgosia pisze, o dobrze, że po śniadaniu jestem, bo normalnie czuję zapach. A my chyba sobie kawę zrobimy, nie? Jak nie będzie, nie będzie przez każdą kawę. Nie, nawet jak, taką podobną, ja chcę tą taką samą, co dzisiaj. Podobną rano. Ci się tak, bardzo, tak, najlepiej. Będziemy sobie też kawkę popijać, słuchajcie. Ja nie jestem szybka w krojeniu, trochę to zajmie, trochę posiedzimy. Karpatka super była, no. Naprawdę. Ale słuchajcie, ja już jestem cała zadowolona, nie? Bo taki, wiecie, projekt. Nieważne, że nie umiem gotować, wiecie, intencja jest najważniejsza w magii. Czy gotujesz, czy pieczesz, czy seks uprawiasz, magia seksualna, wow, czy lustra. A propos, zapraszam na lustra, tak? Będzie za tydzień. Ale fartuszek mom. I to jest najważniejsze w wyglądzie. No. I teraz też, jak będzie gabinet, to też będzie taki gabinet, wiecie, że jak się wejdzie, to będzie wiadomo, że jest się u wiedźmy. Entourage, za przeproszeniem, ważna rzecz jest. W fartuszku jestem. Normalnie cała zadowolona. Fartuszek przyleciał ze mną ze Spodlasia. Także, bo tam po prostu szyty był. W sensie, oni tam no, mają takie różne, wiecie, dziwne rzeczy. Dużo mleka, nie? Dużo mleka. Mają takie dziwne rzeczy, które, o widzicie, górę odcinam, dół odcinam, tu już ogonek wylata, gniazdo. Chciałaś kawę, masz hałas. Chcę kawę, będzie hałas, w kuchni jesteśmy. Nie jest to program kulinarny, bo iż nie jest to program kulinarny. Nie będzie to program kulinarny, bo trudno, żebym gotować umiała. Chcę sobie z Wami pogotować, po prostu se mogę. Tak to mówią, kto bogatemu zabroni, nie? A nie lubię na przykład, jak mi się pałętają ziarenka paprykowe w leku, wiecie? Stąd też szukałam sposobu, jak uniknąć ziarenków paprykowych. No i był dobry sposób, w sumie funkcjonalny, zadziałał. Ja mam chyba cztery tylko te papryki, słuchajcie, bo one są jeszcze piekielnie drogie, to może sezon na leszcza to nie jest, czyli na leczo. Ale one dodadzą smaku, było nie było. A mam zacne przyprawy, jak będę przyprawiała, to Wam pokażę. Z tym, że tak, mojego leczo każdy by nie zjadł, dlatego że ja lubię bardzo ostrą kuchnię, bardzo. Dużo pieprzu kajen, papryki jeszcze, nie lubię papryki wędzonej w przyprawach. Ja lubię. Tak, Dorota lubi, ja nie lubię, bo mi, no nie, no po prostu nie lubię. Ale z kolei obie lubiły suszone pomidory, tak, to więc tak naprawdę
kompromis można tutaj uzyskać, zrobić, nie? Jak brzmi, jest najgorzej. Ziarenek to ja się staram podzbywać docna, bo tak jak mówię, nie za bardzo lubię te wszystkie manewry. Tak, patrzę, czy coś... Awe, Ewa, Awe, Awe. Fajnie, że jesteście. Powiedzcie, na jakim etapie gotowania Was zostałam. No, my trochę od rana przygotowałyśmy, bo ja jeszcze właśnie myślałam, kombinowałam, jak tutaj z tą, z lampą, ze stojakiem. Tutaj są dwa statywy połączone, bo to jest stojak na aparat i lustrzankę, a niekoniecznie na telefon, więc z takiego małego statywu musiałam takie pokrętełko do takiego stojaczka, wiecie, to trochę kombinowania było, ale no i ja powiem Wam, że ja sobie kupiłam te ekotorby i one na przykład też są fajne, jak robię soki. Ostatnio robię soki, jeżeli, słuchajcie, robię tak, na przykład dwa pomarańcze, cztery jabłka, dwie marchewki, szklanka wódki. Autentycznie, jakie dobre są te soki z wódką, to się w głowie nie mieści. Nie, szklanka nie, się śmieje, no tą wódkę to już od miesiąca mam w tym, ale z takim właśnie posmakiem. Odkąd miałam tą mam tą książkę Botaniczne Eliksiry, co to mi wydawnictwo przysłało, to Wam powiem, że no, o, proszę, do ekotorby z kawy, śmieci, to ja troszkę z tymi drinkami, to tak, no, bardzo fajna też magiczna kuchnia. Dokładnie. A, i w ogóle, co tam, witam Kasię. Ewa mówi, że u mnie kurczak z ryżem i warzywami już się piecze. Super. Bo dzisiaj gotuję, mówię, ja leczę, bo iż, ja z gotowaniem to tak za pan brat nie jestem. Ale, mówię, każdy sobie zrobi jaką jednogarnkową na swoją intencję. Ale niemniej... Kawka, o, kawka, dobrze. Uwaga, bez gorąca. Kawka, ale ja i tak będę zaraz słodzić, bo ja słodzę kawę. Mhm. To mam taki napój mleczny w zasadzie. Ale wymyśliłam, bo już mówiłam to na programie, że w czerwcu zrobimy coś z truskawek, dlatego że w czerwcu jest truskawkowa pełnia. A truskawkowa pełnia jest ze względu na to, że no to jest taki sezon. W regionach, gdzie nie było truskawek, to nazywano tą pełnię pełnią różaną. Więc tak, ale my, skoro jesteśmy, ja w ogóle tutaj Łask to jest taki, bym powiedziała, siedlisko pól truskawkowych, więc myślę, że w czerwcu, pełnia jest 24, a chyba 18, no jakoś tak, jest niedziela, nie? Także w niedzielę zrobimy sobie na pewno coś z truskawek. Myślę, że może to będzie bardziej deser niż ciasto, bo będzie to szybkie do zrobienia, sobie pogadamy. No, także... Magula mówi, teraz muszę kukurydzę czerwoną z papryką obcedzić z puszki. Kukurydzę czerwoną? Dobrze, a nie, z czerwoną papryką. Dobra, kukurydzę z czerwoną papryką, kumam. Wiesz co, ja to przemieszam. Tak, i tam już można wodę dolewać. Z tego dzbanka naszego. Filtrujemy wodę nawet. Filtrujemy wodę, mamy świeże, już ramaty są. Ja doleję trochę wodę. Powinno się niby gotowaną, ale bla 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 bla. Się ugotuję. Z tego chorizo wyszły bardzo ładne czerwone. I ładny zapach już. O, zapach jest po prostu bez... paprykowy, słuchajcie, bez papryki. Teraz nie wiem, co chciałam, więc usiądę do kolejnych papryk i my po prostu pokroję, tak to będzie. Ale zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda, nie? Jakie te kolory są, nie? Takie to ładne. Tak, o matko, fajnie tak wspólnie. Samemu to jak człowiek gotuje, to tak nie? A jak z Wami, to normalnie tak i ziarna. Także. A ja pozdrawiam Małgolę. A, tak. Małgola. On tam tańczył. Teraz ten drugi kupiłam do ekspresa. Illuminati. Illuminati. A jeszcze pozbieram ziarenka, bo ja jestem taka. O, i kadaje ten fusy. No, do roślinek. Od kawy, nie? Tak, do roślinek? Mhm.
Powiem Wam, że w tamtym roku na zewnętrzu, czyli zewnętrzu domu z dwóch stron, garaż, trwał remont pod tytułem wszystko zostało przekopane, położona kostka, ziemia przekopana, elewacje zrobione, środek garażu, tak żeby można było egzystować, więc tak. Natomiast no, próbowałyśmy posadzić kwiatki i powiem tak, nie będę sadziła już w tym roku surfini na balkonie, bo ten balkon się nie nadaje, bo albo zapada i zaleje na amen, albo... A tak albo... jakieś, które się nadadzą. Miałam no, się nie znam. Albo takie słońce wykańcza, że to się w głowie nie mieści, więc odpada. Mimo iż próbowałyśmy. Ja jeszcze będę próbować. Ale w tym roku roślinki nam fajnie wyrosły, bo tulipany, hiacynty. Teraz zasadziłam, to znaczy Dorota zasadziła, ja tylko kupiłam. Łąkę. Ona kupuje, ja sadzę. Musi być wszystko na pół, nie ma, że boli. Łąka jest super. Już zobaczymy i coś tam zaczyna rosnąć, kiełkować, więc będzie łąka. Ale właśnie i kupiłam mnóstwo tych rododendronów. Tak. Rododendronów i magnolie. I powiem Wam, że magnolia, maleńki krzaczorek, maleńki z Biedronki, więc ten. Ale powiem szczerze, że już zakwitła. Tak. Także może coś w tym roku, no w tamtym roku to był tu siwy dymieniency na motorach, umówmy się. Bo i jeszcze stado mrówek, no teraz jeszcze też trzeba by było gorącą wodą. Ja przepraszam wszystkich ekologów. Albo domestosem. Tak to jest. Także super. Słyszycie w ogóle jak pada? Myślę, że słyszycie. Na bogactwo. Kawka zrobiona, super. Zobaczcie. Dobra, kawka zrobiona, to bardzo mnie to cieszy. Ja też mam zrobioną, niech trochę ostygnie, posłodzę sobie. Tak, słodzę kawę, wszystko słodzę. Życie trzeba sobie osładzać. Słuchajcie, a propos cukru, no, zostały nam jeszcze jakieś słoiczki tego cukru? Do sprzedaży? No. Nie, zero. Aha. Bo chciałam powiedzieć, wiecie jaki miała fajny produkt na sklepie? Cukier do zasłodzania wrogów normalnie, żeby słodko nam było i pary się mogły tam w tym słoiczku. Nie ma. Sorry, sól była robiona, sól. Cukier był robiony przy Beltane, więc produkt, który się wykańcza, więc Teges. No nie ma już. Teges, no właśnie. Chyba, że ja czasami robię taki coś, że nie, no, jak komuś zależy jeszcze coś takiego, to niektórzy... Po 10 dniach, jak mi ktoś po prostu nie zapłaci, to ja cofam w sklepie. Czy może jeszcze za 2 się pojawią. Także tak? Jak czegoś nie będzie, to możecie po prostu patrzeć. Ale ten, no i na pewno zostało nam cukru, tylko nie zostało nam słoiczku. Więc powiem Wam szczerze, że na pewno będą grafisy. Takie maleńkie słoiczki cukru będą. Jak ktoś zamówi powyżej iluś tam, sobie ustawiliśmy. Ja Wam wiem, cukru braknie. No. Petersenowa Tobie od razu, jak mówiłaś. Tak, jak za PRL-u. Ty masz swoje pudełko z swoimi zakupami. Tak, Petersenowa kupuje na odległość, a potem tylko odbiera pudło. Tak jest, dokładnie. A pomieszałam w garnku, włożyłam ziemniaki i jestem... Niech się gotuje do woli. A, no widzicie, szybko. No, ja wiedziałam, że Wam szybciej poszło. Dorota też mówiła, może ziemniaki wrzucimy, a ja mówię, ja tak akurat lepa z ziemniakami, nie, bo koniecznie. Wiesz, leczo, danie jednogarnkowe, tam... No. Wiecie, tak naprawdę leczo pewno ma swoje jakieś przepisy takie... Leczo, typowo, to jest baza papryki jest nośna. No więc... I z cukinią robią i nie grzmią. Ale nie, że właśnie pewnie ma jakieś tam, tak, wiesz... Ale oryginalne, chodzi o to, że to ma mi smakować. I dobrze, to ma... Bo to moja magia. Mam nadzieję, że nasza księgowa to nas, tam, wiesz... Że da radę zjeść. Tutaj Wagnicha mówi, na mrówki polecam cynamon. Posypać miejsce, z któremu chcemy się ich pozbyć. Kochana. Ja zaraz tam im zakazę. Cynamonem. Tylko teraz deszcz pada akurat. O, kawałek mam. Wystartowałam wcześniej, bo chcę być z Wami. Dobrze. My też troszkę wcześniej zrobiłyśmy, bo wiecie, co ja sobie posiedzę i pokroję, to sobie posiedzę i pokroję. A jeszcze trzeba było się trochę wylaszczyć? Wylaszczyć się trzeba było, bo przecież nie będę smażyła w takim makijażu. A przede wszystkim to chodzi o to, że ja tej cebuli bym nie pokroiła jak nie, człowiek. Bo to ja to jestem zaleczana w ogóle, wiecie, a tutaj inglot. O,
na tych. O, widzisz, no, Ewa. Dobrze, że przez pocztę wysyłacie do UK, bo DPD i GLS wycofały. Ale to no. Jest trochę tak, że wcale im się nie dziwię, jak tam jest tego wypełniania cholera. Pozdrawiamy sklep Stragan. Stragan jest, pozdrawiamy. Koledzy po fachu i koleżanki zapewne. Nie widzę, ta. Stragan, co, będziecie gotowa? Gotujcie z nami. Gotujcie z nami, super. Tak jest. Dobrze, czekajcie. Czyli tak, słuchajcie, cebulę mamy po to, żeby się popłakać, co by normalnie wydzieliny naszego ciała magicznie w potrawie się jednak znalazły. Radzę krwi nie używać, bo nie ma co sobie rączek nóżek pokroić. Jak ktoś ma małe dziecko, może nóżkę skroić. No. Ale tylko lokalne i niekoniecznie swoje, pamiętajcie. Tak? I co? I paprykę dajemy na to, żeby ostro, no ja wzięłam paprykę czerwoną, umówmy się, nie brałam innego koloru, bo chciałam, żeby zaczerwieniło się, ponieważ czerwień w magii dodaje mocy zaklęciu, więc teraz wrzucamy naszą intencję do gara. Pamiętajcie, że ja używam tutaj bardzo często jednorożca, żeby nie było, że to jest nasze. Wrzucamy do gara z intencją, żeby się wzmocniło zaklęcie. Bo używamy czerwoności, papryka jest ostra i powiem Wam, że tak samo jak na przykład papryka, są wcierki z papryką, to pobudza włosy, to tak samo tutaj pobudzimy naszą magię. Tutaj dziewczyny Ci podpowiadają, hrabina cebulę do zamrażalnika na 10-15 minut i nie będzie płakać. Kochane! Wszystkie sposoby mam wypróbowane, nie mam jedynie krojalnicy do cebuli i może to by było rozwiązanie, ale ja nawet jak się smaży cebula, to ryczę, więc umówmy się, no właśnie, ale ryczę, dodaję łez normalnie, czyli wydzieliny, magia wielka. Jest Macie Maga z nami, pozdrawiamy, w ogóle wszystkich pozdrawiamy, ja tylko tak wyłapuję. To jeszcze dochodzi, dobra, słuchajcie, to się próży. To niech się próży. Ja teraz pokroję pieczarku. Tylko nie mam miski. A, wezmę po papryce. Miskę na pieczarku. Będziemy normalnie, słuchajcie. Pomidorów na przykład ja w ogóle nie kroję. Dlatego, to znaczy ja je kroję nad garnkiem. Tak to powiem. Dlatego, że krojenie pomidorów mija się z celem, bo pomidory tak czy siak się rozwalają, nie? No, wiesz, ja je nad garnkiem tak. Tu. Wiecie, oskrobuję, jak gdyby tylko to gniazdo zostawiam, żeby też nie było twarde. Ja nie lubię tego, co się pałęta potem po leczu czasem. Pieczarki wcześniej obrałam, tak jak mówiłam, także tak. Najczęściej jest tak, że ja przeważnie, jak są takie ładne pieczarki, to je tylko myję, nie obieram z tych skórek, ale tak. Fajna misa, bardzo fajna misa. To jest misa z Ekszona i mam dwie z Biedronki, dwie z Ekszona, te z Biedronki ciut większe, te są w amerykańskim stylu i w ogóle, ale są cudowne, powiem Wam. W tym się pierze je. W czym się je pierze? W zmywarce. Przepraszam, czkawka dają radę. Dobrze, mam nadzieję, że gotujecie tutaj ze mną na intencję. Pamiętajcie, że właśnie takie domowe dania, jakie robicie i na przykład serwujecie osobom, które lubicie, my na przykład zawieziemy do Doroty, nie? Tak. To też wpływają, to my możemy mieć taką intencję na bogactwo, nie, generalnie, ale to tylko, nie tylko nam to wtedy wpływa, ale tym, którzy ciamkają, więc akurat magiczna kuchnia jest. Tym razem akurat my zawozimy, kiedyś czasami Kasia przyjeździ z czymś dobrym, tak, też się wymieniamy, tak. Tutaj żarełkiem od czapy. Pełno miłości i dobrej energii i ze cebulą wszystko, co by się poryczeć do rosołu. A właśnie, bo ja jeszcze lubię, słuchajcie, i dodać, a propos rosołku, tylko że ja używam takiego rosołku bulionu. Jako że nie gotuję rosołów, bo samego rosołu nie lubię, to używam bulionu zakupionego. Ja Wam zaraz pokażę, jaki to się doda, bo ja nie bardzo lubię dodawać sól, odrobinę, tak, bo sól ma minerały i nikt mi nie powie, że sól jest niedobra. Oczywiście przesada we wszystkim jest niedobra. W wódce, w soli, w cukrze. Natomiast ja zawsze mówię, że kiedyś oglądałam taki przyrodniczy serial, jak byłam mała i tam słonie 300 km do źródeł solnych szły, co by się minerałów nałapać. Więc umówmy się, sól nie jest zła.
No tylko wszystko musi mieć umiar, więc dlatego ja trochę soli tak i to jeszcze my mamy ten młynek taki z tą kamienną, więc tak naprawdę zdrowa sól, no bo też, no, jak to się mówi, masło masło nierówne i sól soli również, nie? Bo to wszystko mamy teraz spaprane, ale tak. Także ja mam bardzo dużo przypraw, ja uwielbiam przyprawy. Uwielbiam po prostu. Ja tutaj pisałem, zresztą bardzo dużo przypraw również dodaje się do różnego rodzaju, wiecie, magicznych mikstur, w sensie olejki, te zioła, także wiecie jak jest. Kto co pisze? Ja mówię, że ja tutaj pisma obrazkowe uskuteczniam. Aha. Świnka, grzybki, cebulka, cały skład podaję po rysunku. Aha. No, monandry nie ma, ktoś musi, no. Właśnie, monandry nam się zapodziała ostatnio gdzieś, no, na programach nie ma. A to tak... Dobra. A tam się gotuje pięknie, powiem wam. Ja zaraz sobie po tych poczarach to kawę wypiję. To jest takie fajne, to niby tam się kroi i tego trochę jest, nie? Ale to fajne danie. Awe Ewelina. Dobra. Słuchajcie, jak tam... Pyrkocze. Jeszcze nie jest jeszcze woda. Jest woda w dzbanku, bo ja dolewałam. No, ale później się trzeba będzie wypić. O, jeszcze dwie pieczarki i już mamy, że tak powiem, zaraz wrzucę puszki pomidorów do tegoż i będzie to i w zasadzie wszystko, słuchajcie. No później prostu... tylko przyprawić. Czy tak, to... moment, ale to nic, na razie niech pokroję, co to pokroję. Wszystko połączy fajnie. No. Wszystkie zapachy, smaki. Och, powiem wam, rewelacja. Dobra, pieczary też pięknie wyglądają, bo w ogóle kuchnia ma to do siebie, że to jest takie wow, wiesz, takie rzeczy, takie kolory. A powiem wam, że jak byłam w Maroku, to tam były całe te, tak jak pokazują na tych zdjęciach wszystkich z folderów, nie? To autentycznie tam tak to wygląda, że są takie stosy, po prostu takie stragany tych kolorowych przypraw w ogóle. Ja zawsze jak jeżdżę na takie wyjazdy, to mam taki sposób, że pakuję mało, a z powrotem bardzo dużo. I naprawdę powiem wam, wow, Maroczko. Teraz pieczarki wypiją mi wodę. Ale mówiłam, że duży garnek mam wziąć. Nie, śmiech śmiechem, jeszcze nie wrzuciłam pomidorów, niczego. No już jest pół gara, cztery papryki. No dramat. Ja wam mówiłam, że u mnie to jest jak Jezus na pustyni, no. Bo tu jest czterech pomidorów, czterech papryk. Dobra. Żeby nie było, że nie jest mokro, a ja mam, słuchajcie, się nie znam, bo ja może jakąś jedną puszkę pomidorów kupiłam 100 lat temu. Nie znam się autentycznie, ale dorzucę. Wszystko ja, mamy. Nie prysło, nie? No, wszystko mamy mokre. I na szczęście są, chociaż gdzieś otwieracz może i posiadamy. Tu jest, tylko to pociągnij, jak już. Mam fartuszek, nie boję się, że pryśnie. Co tam piszecie? Beata przyszła, a tu Ewa się pyta, ten, no, o ekspres. O, ekspres. Malgola tu mówi, że przyprawy daje dwa razy, najpierw do podstawy, później przy końcu. Ja też, bo najpierw się, tak. Czekajcie, recycling. No, Beatka przyszła nasza. Także słuchajcie, a dlaczego nie same pomidory zwyczajne? Już mówię, dlatego że generalnie firmy, żeby było też po taniości, pomidory w puszkach konserwują w okresie, kiedy te pomidory są najtańsze, czyli jest ich najwięcej, czyli mają swój okres najlepszy, tak? I ja uważam, że te pomidory, które są teraz, no one są jakieś szklarniowe, jakieś takie, srakie, owakie, a właśnie te w puszkach, one są z lata. Czyli znowu dodajemy magii do kuchni, bo mamy te letnie pomidory, nie? Słodkie, nie? Słodkie. Też i tak się tu, jak to jest, już Violeta pisze, że też dodaje cukier. A cukier to ja do wszystkiego? No. Bo ja lubię słodko-ostre. Uwielbiam. Słuchajcie, no i cały garnek mi wyjdzie. Ja mówiłam, że tak będzie. Oni się śmiali, że taki garnek wyciągam. Ja już siebie znam. Dlatego kupiłaś duże garnki. Tak. Bo wiedziałaś, jak to się kończy. To się tak kończy. Trzy pomidory na krzyż. Ja teraz sobie kroję pomidory. O, tak okrawą mi zostawiam ten środek. Będę trochę do was dupą, ale to nic. I mówię, jakoś specjalnie pomidorów nie kroję,
Tylko zostawiam to gniazdo. Całą będę miała ręce uwalone. Nie wiem, ile mam pomidorów. Z 7, no bo te dwie puszki. Tak, Violeta, my też tak właśnie dajemy, tak do smaku ten cukier. Tak, ja, ale trzeba posłodzić magiczne dania, kochani. No, ale cukier ma... lubi trochę pomidora, nie? A pomidor lubi cukier bardzo. Ja tak samo jak pieczarka pieprz. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz w rodzinie zrobiłam takiego indyka i po, w sosie klonowym. Ludzie się najeść nie mogli. Słuchaj, się pytali, co to za tajny składnik. A znowu, jak byłam mała, oglądałam taki program, gdzie nawet chyba Cejrowski to mówił, to lata temu, że my lubimy te smaki, które poznamy za dzieciaka. I u nas, w naszej cywilizacji, to jest generalnie cukier i my lubimy ten cukier. Tam w jakiejś cywilizacji to może być móżdżek małpy, nieważne, ale że właśnie lubimy te smaki. I ja idąc tym tropem, uwaga, ja nie wiem, jaki ja mam mózg, ale idąc tym tropem, właśnie uznałam, że ten cukier, ta odrobina, że wyczuwamy tę słodycz, dodaje czegoś takiego, że my to lubimy, że nam to bardziej smakuje. I ten indyk w tym klonowym, majstersztyk był. No. Megan podpowiada, że wow, ma identyczne spódnice. Tak? Piękne jest. To mi Agata załatwiała. Jest moja po prostu, ja nie wiem, czy ja mam droższy ciuch, no może jakąś kurtkę. Ale po prostu jak ją zobaczyłam, bo Agata miała bardzo podobną, to musiałam ją mieć. Dlatego ja mam dwie spódnice. Dwie, sztuk dwie. Mam jedną jeansową, krótką, jak jest gorąco, to spoko. Ale jak tą zobaczyłam i ona jest taka, wiecie, znaczy nie da się w niej szybko iść. Wczoraj próbowałam. To przynajmniej szła równo ze mną. No ale kroczki miała. Słuchajcie, naprawdę. Tak to było. Jak już się z tymi pomidorami obteguję, to tą kawę zrobię. Bo aha, jeszcze chciałam właśnie dodać tego rosołku, warzyw i pierwszego jak gdyby no, paprykowania. Przyprawienia, tak. Także fajnie będzie, bo nie będą latały w te od pomidorów te takie farfocle. No. Także. A widzicie, i teraz nie jest tak, że ja tylko za przeproszeniem tu wyglądam i gadam. Leczo to jest taka moja potrawa popisowa. Jak macie jakieś skórki, wszystko szczypie. Rewelacja. Jak patrzę, czy coś piszecie. Pewnie gotujecie i mieszacie w swoich kociołkach. Dobra. Zamieszamy. Pomidory się rozlecą. Którą mamy godzinę? Pierwszą. Mamy spokojnie jeszcze, słuchajcie, godzinę na to, żeby tutaj doprawić, dosmażyć. Dosmażyć, tak. I teraz tak, słuchajcie. Czekajcie, trochę zniknęłam, ale zaraz będę. Bo powyciągam. Tam są otwarte chyba jedne. Przyprawy. To jest czosnek. Bardzo dobrze. To jest wszystko otwarte. Tylko ja w jedną buteleczkę wspomnę tą, dlatego ci mówię, że nie, bo ja widzę, bo to jest ta buteleczka jest. Czekajcie, wyciągam, pieprz też wyciągnę. La 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 la. Dobra. O, Ewelina pisze, ja nie gotuję, robię księgę cień. Też o, też jest praca zacna. Księdze cieni też mogą być nawet magiczne przepisy. Magiczne przepisy. I teraz tak, bardzo lubię używać tychże bulionów z Lidla Winiary. One są pięknie esencjonalne i faktycznie jakby ktoś rosł w środek, wstawił. Składów to ja zazwyczaj, tak wiecie, nie chcę się straszyć, bo to nie ma co. Whatever. Są wołowe, drobiowe i warzywne. Ja pierwszy z brzegu, ale tutaj już, o, jeszcze sobie łyżeczkę. Pierwsze co to bulion. Wyszło tego bardzo dużo. I jeszcze tak sposób na... Mówię wam, dobry jest. I słony. Jakby ktoś... Wiesz, trochę wrzuć to... Ja mogę. A, wodę ręcz. Mhm. Wrzuciłam leto. Nie, nie mam z czego, bo jest suche jeszcze. Ja zawsze wodę.
Jeszcze. Eko. Zero waste i do sprawy. Zero waste i do sprawy. I teraz jeszcze Wam powiem. Tak, jak już macie taki słoiczek, wyczyścicie go. Pięknie można go użyć do magii domowej. Właśnie, można, można zrobić, na przykład poprzekładać ziemię, lusterka, słoik wiedźm, zasłodzić, zaoctować, zapindolić można wszystko. Ja mam słoiczków 1000, więc ten zaraz pójdzie do szkła, ale tu już jakby pierwsze przyprawy będą szły. My mamy otwarte to gdzieś jeszcze? Warzywa? Tak, mam otwarte. Dobra. Słuchajcie, bo generalnie to zamknięte jest, to nie będę ruszała, zaraz wezmę drugie. Lasia przywiozłam kilka przypraw. I mam tak, mieszankę warzywną, czyli po prostu suszone warzywa. Ja jeszcze jakby, może nie jestem taka bardzo wiedźmowa, co by samemu suszyć, ale pamiętam moja teściowa po drugim mężu. To ona miała właśnie suszarkę, ona zbierała pietruszki, wszystko było wysuszone i ja dostawałam hektolitry takich warzyw, które są rewelacyjne. Ja tu mam jedne otwarte, te są takie, no powiedziałabym, suszone, ekologiczne, podlaskie. Tutaj mam otwarte, więc nie chcę ich marnować. Firma Cykoria, mieszanka warzywna, włoszczyzna suszona. Dla mnie rewelacja. Ja wiem, że to suszą fabryki, no ale co ma to suszyć? No, suszarka do włosów. A słuchajcie, to naprawdę dodaje smaku, starczy? Może jeszcze troszkę. Dodaje to smaku, bo mamy i marchewkę, i wszystko. To jest po prostu suszone, tak? Tutaj nie jest jakieś takie z niczym. Więc tam jest oliw. Bardzo fajnie. Tak, por, wszystko. Uwielbiam, uwielbiam. Daję. Violetę czeka na cykl na mrok. Poszedł. Piątek wszystkie paczki rozwałam. Jeszcze mam 2-3 na poniedziałek. Dobra. Ale. Zacznę. No mówiłam, że będzie dużo. No faktycznie. Ale ty nie pomieszała. Garnek duży. Ja wiem, jak ja gotuję. Ja wiem dlaczego. Bo ty masz ten. Ja zawsze wszystko robię w drobno. Kroję. Tak? A ty robisz duże cząsteczki. Przynajmniej smakuje, nie? Ja robię duże cząsteczki. No, dlatego. Nie dlatego. Dlatego, że to się rozmnaża. To, to jeszcze jest nic. Ja pamiętam kiedyś, poczekaj, bo coś tu się... A, ta kiełbasa kocia. Pamiętam kiedyś było tak, że... Nie mam już tych długich łyżek? Nie. Czekajcie. Tam jest. Mam długie łyżki do długich szklanek z kawą, słuchajcie. Że ja naprawdę miałam 5 pomidorów, 3 papryki, a wyszło mi chyba z 11 litrów. Nie wiem, i to ja robiłam na serdelkę, jakoś tak bidnowato było. Nie miałam, słuchajcie, tego, z czego robić, a po prostu hektolitry cukier dodaję dla osłodzenia mojego zaklęcia. Niech dodam, trzeba będzie wsypać. Wsypiesz? Co mam dodać? Cukru. Nie ma cukru. I powiem Wam, że no mi się po prostu tak rozmnożyło, że ja byłam osobiście w szoku. Ale była potrzeba, było 2 tygodnie jedzenia. Taka prawda. Co tam? A, Margola mówi, że ma powiadomienie, że paczka wyrodza. No. No, w piątek 2 torby wysłała. O Jezu, słuchajcie, kawa z ekspresu. Sorry, ale... Znaczy, jak jeździłyśmy po znajomych, to strasznie wykorzystywałyśmy wszelkie możliwości. Ma. Wszelkie możliwości kawy z ekspresu. Ale teraz... Po 3 dniach eksperymentowania mam już właściwe proporcje. Jest mleko z kawą, ale... I mleko kupuję jak najtłustsze się da, żeby koło mleka leżało chociaż. Bo to tak po mojemu. Dobra, czyli mamy mieszankę warzywną dodaną. Potem, słuchajcie, mam paprykę ostrą. I to są, ja bardzo często, to jest kamis. Ja bardzo często kupuję... Z tych kwadratowych. Z tych takich, nie? Tak. Chili pieprz cayenne uwielbiam, bo papryka jest trochę gorzkawa, a chili nie jest. Jeszcze Wam pokażę coś magicznego, co możecie wykorzystać i jest to w Biedronce. No, przynajmniej było. Także... Chorizo dało, czadło, teraz jeszcze no, też daje. Tu mam czosnek, to tak. Pisze chili, ale tu mam czosnek, tak, bo ja zapomniałam czosnku kupić, słuchajcie, a ja uwielbiam... Ja jestem dziubek. Uwielbiam czosnek. Teraz Wam jeszcze pokażę... Ja zawsze się śmieję, że tam, gdzie piszą w przepisie dodaj ząbek czosnku, to ja dodawałam główkę. Więc... Tak to jest. Zamiast ząbku to jest główka i koniec. Tak. Pieprz, słuchajcie.
Bolineo, jakaś firma. Whatever. Pieprzne też niech będzie. Pieprz jest super. Możesz jeszcze oliwę dodać tam z chili. A mogę. Poczekaj, nie. Mam coś do dodania? Czy ja mam zostawioną oliwę? Zaraz wam w ogóle pokażę. Coś pomocnego. Tak, właśnie chciałam je trochę może dodać. Gdzie ja mam te papryki? No. Słuchajcie, magia mi się schowała. Takie papryczki bardzo ostre miałam onegdaj, ale tak się schowało. A, jest tylko kwaśne, zobaczyła się, naszukałam. No słuchajcie, schowałam się, mam, dobra, pokażę wam. Jakbyście chcieli magicznie komuś dopiec, mów. Jakbyście chcieli magicznie komuś dopiec, to nie musicie tworzyć Bóg wie jakich magicznych słoików, ponieważ nasza spiżarnia biedronkowa, peperoni czerośniowa, papryka. Ostre cholerstwo, jak nie wiem, ja dodam ze 3, zaraz sobie też pokroję. I powiem wam, że możecie tutaj oczywiście imię, datę urodzenia, ewentualnie imię, nazwisko, ewentualnie imię. Już klątwy idą. No. Imię, funkcję, a to strony głosowe. Wsadź do słoika. A ja aktualnie trochę pomilczę. Słuchajcie, papryczki piękne. Robiłaś coś na vloga? Nie, zaraz będę robić. Papryczki piękne. Margulamów dodałam 4 ząbki czosnku. Ząbki czosnku są zacne, bo odstraszają wąpierze. Magia ludowa, magia ludową. Gdzie mamy ekotorbę moją? Magia ludowa, magią ludową. Ząbki czosnku zacne są. Ja będę wybierała środki, bo ja nie lubię tych środków. Od razu mówię. Aha, to specjalnie wybierasz? Wybieram, bo nie lubię tych ziaren. Ale one są najostrzejsze. Nie lubię. Tam jest właśnie to. To ty pozbywasz ich tego najlepszego. To nie lubię ziarenków. Bardzo brzydkie światło do vloga. No trudno. Hrabina gotuje. Kawałek. Tak. A tu są państwo. Możesz pokazać, jak to z zewnątrz wygląda. Bo to też tak, jest przyjść, wyrzucić puszki. Nie, bałaganu z lewej nie mamy, tylko miejsca. Nie, bałaganu miód. Trochę pogotowanie musi być pewnych rzeczy. Tutaj wszystkich nie wybiorę, tych ziarenek, bo to by było dramatyczne, bym powiedziała. Ale no to może ze 3 zrobię, jak ja już i tak. O. Także słuchajcie, papryczki są. To już jest takie to dopieszczanie teraz, bo właściwa masa, jak gdyby to się gotuje, nie? A tu już mamy dopieszczanie pewnych rzeczy. Resztki są. Dobra, ja tak trochę pokroję w takie drobniejsze, żeby jak ktoś trafi, nie umarł. Tak mi się wydaje. Musisz brać pod uwagę to, że tak. Dorota nie lubi się we mnie. Właściwie Dorota dobrze bardzo doprawia, więc myślę, że ona też nie jest z tych, co... Co robią takie mdłe rzeczy, co nie? Co robią mdłe rzeczy. Bardzo dobrze gotuje. Tak. Ja wiem, że ja czasem potrafię przesadzić i to potem górą i dołem. Dwa dni. Ale... I także taki słoik, słuchajcie, ostrych papryczek. Co by wrogów trochę w dupkę poszczypać, nikomu jeszcze nie zaszkodził, że tak powiem. Także naprawdę magia nie musi być, wiecie, z tańcami nago przy ognisku. O. Niech to się potraży. Waży. Gęstość jest fajna już, słuchajcie. Ja spróbuję, jak wygląda ten... Słone jest dostatecznie. O cholera, jakie dobre. Nie dotykamy do oczu po papryczkach. Aczkolwiek. Może i tak nie dotykam, bo mam ekata. Także słuchajcie, słoik, papryczki w każdej wiedźmowej kuchni. Jeszcze jakbyście same umiały zrobić, to voila.
bo ja tu wiecie, nie za koniecznie. Dobra. I słuchajcie, mam jeszcze takie fajne przyprawy, też właśnie przywiozłam ze Spodlasia. I mam tak, huzarska pikantna z suszonymi pomidorami, gorczyca biała, pieprz czarny, papryka czerwona, ostra bazylia, oregano, czarnuszka, czomber, aromat. Dodam trochę. Mam pomidor z czosnkiem niedźwiedzim i czarnuszką. Famka jest ten mieszanek. Pomidor z czosnkiem i bazylią. I teraz tak, słuchajcie, ja wiem, że to jest duży garn, ale chociaż po trochu, to ja sobie tego dosypię, bo to zawsze doda takiego, wiecie, intencji dodam przepysznej. Ostrość jest spoko, bo mimo buzi nie wykrzywia. Także, a suszonych pomidorów to ja jestem fanką, uwielbiam po prostu. Więc zaraz jeszcze pokroję suszone pomidory, bo ja mam jeszcze takie suszone pomidory, o, takie wiecie, ten. I też dodaję, lubię, więc jeszcze to pokroję. Po prostu przypraw. Jak mrówków. Nie żałuję. Kupię sobie następny, już wiem gdzie. No. Pieczarki już się widzę wygotowały. Mięso zginęło w tych 5 paprykach. Teraz to się będzie gotowało trochę na zasadzie przesiąkania smakiem. O Jezu, jakie dobre. Dramat. Taki dramat, że takie dobre? Pycha. Tak, coś poczęstować. Pierwsza rocznie wysyłam wam. A ja sobie jeszcze... Ale fartuszek, patrzę, zacny. Ja jeszcze sobie przy okazji, słuchajcie, magicznie wzniosę moją intencję i wasze intencje cynamonem, żeby nam się dobrze darzyło. Zawsze laska cynamonu gdzieś tu u mnie się poniewiera, po to, żeby właśnie magicznie pewne rzeczy poukładać. Łyknąć sobie kawy. U siebie w magicznej dziupli jesteśmy, nie? Kawa, cynamon już pięknie pachnie. Tamto pachnie, to pachnie. Słuchajcie. A może dlatego w tym domu, jak się wchodzi, nie czuć kubetami. Czasem stearyną, nie? Tak, czasem. Przy dużej ilości świec. Klara mówi, że kminek mielony dodaje na ostrość. Nie mam. A Smoczek mówi, jestem pod wrażeniem, ile przypraw wróżka daje. Dużo. Słuchajcie, ja pamiętam kiedyś rozsypywałam przyprawy w woreczki, z kilogramowych w małe. Słuchajcie, nie trzeba było tego jeść, żeby mieć zaczepiste przeczyszczenie, więc przyprawy dodają nam, ja nie mówię, że trzeba ugotować leczo, co by się przeczyścić, ale przyprawy dodają nam trawienia, kochani. Tak? I można źleć, a się trawi. I to jest super. Dorota Wicechowa przyprawy. Ja tu sobie położę cynamon na łyżce, nie dotyka, i sobie pokroję jeszcze, słuchajcie, te... Muszę sobie kupić nóż Masterchefa. Naprawdę. Koniecznie. Będę z wami to kroić. W krojeniu jestem dobra, w gotowaniu średnio kroić mogę. Ale by nie cebulę za bardzo. Dzielnie może... kroiła, rano ryczała. Nie, no kroiłam, bo mówię, leczo to jest moja popisówka, więc... Won mi. Ciasta nie umiem, ale leczo. Wiesz, robiła deser truskawkowy? Deser musisz też... znaleźć coś ekstra. No, ale koniecznie truskawki w czerwcu, no bo to pełnia truskawkowa, to trudno, żebyśmy się magicznie nie wpasowały. Małgorzata może też mu tu przypraw. No powiedzcie, na jakim etapie jesteście? Słuchajcie, oj, tego naszego... Dokładnie. Pięknie, nie? Na etapie naszego magicznego gotowania różnych warzyw. Ja jadłam kiedyś leczo typowo z samych kabaczek i kiełbasy. U mojej tam kuzynki na wsi tak robi. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ta oliwa z tych pomidorów, och, słuchajcie, nadaje się do smażenia, pieczenia, do wszystkiego i już jest tak smakowa, że jest po prostu przepyszniutka. Więc ja nigdy nie wyrzucam tej oliwy, bo nawet jak robimy te udka, to właśnie to w tej oliwie również jako dodatek rewelacja. Także tak wam powiem, nie z oszczędności, a ze smaku. Śmietano spraju. Nie, Klara, to było za proste. Ja to też pomyślałam właśnie, że nie, truskawki, cukier, śmietana, trzeba ubić. Śmietana w sprayu.
prawdziwą 36 do tortów. I jeszcze do tego mascarpone, taki wam podpowiadam, co tam będzie już. O, ta już wie. Ja już wiem. Nie ma, to już... Już mam pomysł. Dobrze. Dramat będziemy robić. Albo ja będę mówić, a Dorota będzie rządziła, bo... Lucy, dałaś tam? Bo Lucy mówiła, że troszkę jej wczoraj wyszła. Ja nie wiem, jak ona, tego, jak ona to zastąpi. Dobra. I słuchajcie, manewr jest taki, że... Wzięła cukier. Słoiczek do lodówki. Kochane, słoiczek do lodówki, bo przyda nam się przy robieniu udek. Także... Tak, to jest do tych udek naszych. Tak, do udek. Pięknie się pomidory wyżera. A słoiczek ten. Dobrze. I voilà. Proszę, tu już się... Chociaż może to jeszcze tak odłożę, bo może być gorące cynamon. I jeszcze damy te suszone pomidory. I już nie będzie co kroić, słuchajcie. Zaraz jak się trochę pogotuje, ta oliwa z tych pomidorów też ze skrobę. Jest dobra. A pamiętajcie, że nam witaminy się w tłuszczu rozpuszczają. Więc możecie nawalić najwięcej witamin, jak będziecie normalnie takie fit, że tłuszczu nie zejdzie reta. To wiecie, ja już nie mówię, że to musi być zwierzęcy, czy jakiś tam inny, nie? Ale... Ale piękna konsystencja wyszła. Piękna. Dorota zrobi relację na Instagramie. To zobaczycie. Już się pomidory powoli rozgotowują. Muszę przejść na inny. Na inny kanał. Poczekajcie. Bo ja mam 700 kanałów. Pycha. Jeszcze dodam troszkę cukru. Już jest słone, ostre. Może po prostu pyszne. Myślę, że jak będę mieszać w garze, to zrobimy, bo. O, konsystencja wyszła super. Zobaczcie. Całe garno, no. Całą armię wojska. Aha, bo to już puszki dałaś, to dałaś. Tak, super. Wszystko dałam już. No i ten przez cały czas mięsko się robiło. Tak, tak. Jest, okay. Ostre, słone. Puściło wodę swoją własną, troszkę tylko dolanej. Bo pieczarka też lubi puścić. Pieczarka to wypiła. Najpierw puści, później chłonie, nie? Troszkę to się takie suche zrobiło. Dobra, próbujemy. I ten cukier, który teraz dodałam do tej ostrości, chciałabym Was zaprosić na to, co właśnie zostało stworzone. Po prostu przepyszne. To straszne. Dobre leczo wychodzi. Jestem geniuszem leczowym. Gotować nie potrafię, ale leczo. Rewelacja. No musi się teraz spróżyć, to słuchajcie sobie, dopijemy kawkę. Popatrzę, co gadacie. Bita śmietana, serek mascarpone, żelka truskawkowa, pokruszone bezy, oblane słonym karmelem, deser, tak, pycha. Pyszne i szybko nam do zrobienia. A ja sobie wyciągnę kawałek mięska. Wyciągnij sobie. I zobaczę, czy już jest. A, coś tu psuje. Czekajcie. No. Powiedzcie, na jakim etapie jesteście. Czy macie ugotowane swoje magiczne rzeczy? Ale powiem Wam, kawa cudna. Ja teraz będę miesiąc, ja zawsze miesiąc przeżywam, jak coś jest takiego, co nie miałam, a mam, zmywarkę przeżywam półtora roku. Tja, ale teraz będę ekspres do kawy przeżywała półtora roku, bo smakuje mi to, co piję. Choć nie byłam fanką ekspresów, mówię, a po co mi ekspres, nie piję kawy. No tak. Ekspres został kupiony praktycznie do biura. Został kupiony, postawiłyśmy, żeby sprawdzić, czy działa. I nie ma w biurze ekspresu, ale nie ma jeszcze kuchni, więc o. Będzie kuchnia, będzie. Smoczek mówi, że do niej burza idzie. Anna mówi, że już ku końcowi doprawia. Super. Zobaczcie, zajęło nam to godzinę 15. No ja wiem, że ze wcześniejszym przygotowaniem, ale godzina 15. Masterchef Wiśniewska. Drama. Jeszcze nam pokażę ku naszym życzeniom i intencjom. Pamiętajcie, że jak kroimy, my w zasadzie tak, może nie siedzimy tak i nie mówimy, o, żeby mi się dobrze działo, o, żeby zdrowie było, o, nie siedzimy i nie mantrujemy. Ale spotkaliśmy się tutaj z intencją.
otworzyliśmy, nawet nie otworzyliśmy krąg, tylko wezwaliśmy jakby żywioły do pomocy, więc już jest rodzaj magii zastosowany. Świeca płonie. I z każdym ruchem ta energia wchodzi w potrawę, którą przygotowujemy. Petersen mówi, Lucyna mówi bulgoce. Petersen mówi, że tak, moje leczy już prawie gotowe. Co tam? Ktoś mówi coś. Przygotowane schabowe, mówi Ewelina, też spoko. Anna mówi, że na rosołku, tak patrzę, co mówicie. Zdjęcia nie wyślesz tutaj, Ewuś, na Insta. Czekajcie ze zdjęciami, róbcie zdjęcia tego, co ugotowaliście, bo Karpatki było w multum w ogóle ciast, super, tak super było, że tak robicie coś z nami, nie, że tak wiecie. To jest taki fajny odzew i ja na szkole umieszczę zdjęcia, zdjęcie lecza i wy pod tym zdjęciem tak, ale też pamiętajcie, żeby umieścić na Instagramie, tylko musicie mnie oznaczyć, małpa Wroska Joanna, tak? Jak mnie oznaczycie, to ja sobie to obejrzę i sobie mogę dodać do relacji, także wiecie jak jest, no. Także możecie cały dzień, wiecie, te zdjęcia umieszczać, ja będzie mi bardzo miło. Ja teraz u Ciebie kafelek, gotowanie, będziemy zawsze wszędzie. No, no tak, ale relacje, żeby były, no. Te relacje jak mnie oznaczycie z małpą, Wroska Joanna, przed tym, to ten. Beata mówi, że jest super. Mała wiedźma chyba to będzie. Moje gotowanie to wsadzone pomidorki na balkonie. Też energia poszła, no. Ja tylko bulgocze. Ja tylko wiem, że na tej grupie jest mnóstwo osób, które się lubują wręcz w gotowaniu. Ale ja mogę magicznie wszystko. Ja mogę szpagat magicznie zrobić, też będzie dobrze. Więc z wami lubię sobie z wami siedzieć od w niedzielę, nie? W niedzielę. Ale tak. Ewa mówi, że świeczka szaleje. Kasia mówi, że zaczyna pikantny omlet. Ania mówi, ja bez wcześniejszego przygotowania i już pyrczy przechodzi smakami. Anno, zważmy na to, że ja jestem mało gotująca, więc ja sobie kroję, zanim sobie pokroję, jeszcze pogadam, to u mnie dopiero pyszne. Ale już jest pyszne, pyszne. Akurat kawka z Wami wypita, ugotowane magicznie, super. Ania też mówi, że zaraz gotowe. O, mogę sobie buźki puszczać. Aha, bo to jest Twój telefon. Bławatek puścił buźkę, przepraszam. Ale co to? Ja na ci grzech? Ja pocisłam. No ale to nic. Ja czasami cisnę za ciebie, to jestem za mną. Pociśnięta. Także słuchajcie, zaraz też będziemy kończyć. No jeszcze chwilę. Jeszcze chwilkę. My wyzdjęciujemy. Ale ogólnie ale. Dobre, nie? Dlatego nie dałam jej się dotknąć. Bo. Ja bym oczywiście jedne rzeczy dodała. Którą? No zgadnij, nie to wiem. Co ja najbardziej lubię. Kabaczek, cukinia, nie. Nie, z przypraw. No. Sól. A, co? Sól. A, sól. No to na talerzu. No. Bo ja nawet nie posoliłam. Ja zawsze ten, dosalam rzeczy. Tak, ja sól. Spójrz się tu, na mnie będziesz miała kuchenną pamiątkę. Co? A z Wami się tak fajnie gotuje, że palenta dostałam? Ania, coś tam T9 chyba zadziało. O. I zobaczcie, kawa z ekspresu i jeszcze zostaje ta pianka. Ja przepraszam, normalnie niby w restauracji to ja bym tak nie ten, ale ja przepraszam. Normalnie. A, powera. No, razem to zawsze razem. Ja wiem, że lepiej by wyglądał filmik wcześniej przygotowany, zmontowany, ale wiecie co? Sorry. Wolę jak jest. Przypomniał mi się vlog. Który? Wczoraj nie zrobiłam ubrań. O, nie wlazło dzisiaj nic. Teraz, no, jutro. Nie wzięłam aparatu nawet. No to dzisiaj. Będzie na jutro. No, trudno. Teraz dobra. A kto... Zojeczka z jakimś makaronem coś gotuje, ale nie widzę. Tu nie zobaczysz. Ale nie, bo tu miało coś napisane, bo... Ewa mówi, że sól to podstawa. To jest tak, bardzo jest. Słone już, naprawdę. Ja też sól wszędzie. No, słuchajcie. O.
Ja zrobiłam jakby rogaliki z jabłkiem, Kasia. O, to jest dobrze. Widzicie, i to jest właśnie twórcza magia. W sumie jedni gotują to, drudzy tamto, trzeci owo, razem, wspólnie, przy jednym. Ja będę błogosławić Matrix i technikę, bo trzeba takie rzeczy nie negować, tylko wykorzystywać, bo nikt mi nie powie, żebyśmy się w innym świecie spotkali. Nikt mi nie powie, wszyscy. No, a tak to słuchajcie, Matrix wykorzystany, dobra energia wsadzona i tyle. Dobrze, słuchajcie, moi kochani, będziemy kończyć. My tutaj, no już posmakowałyśmy, więc cóż wam powiem, no po prostu jest cudowne. Ja może tylko naleję trochę, nie? Wszystkie łyżki do nalewania, wiecie co się zrobiło? Nie, są. A jest jedna. No. Słuchajcie, ja kupiłam trzy łyżki do nalewania, bo zawsze miałam jedną. I ona ciągle była w zmywarce, w sensie, no była w zmywarce, nie? Więc mam już trzy, dwie się tam. No, powiem wam, że... O, mamy jeszcze takie, do tych misek? Możesz do tych. Wiesz co, może za duże, bo... O, może na talerz, nie? Wezmę, chociaż naleję i wam pokażę, jak to wygląda. Gdzie jest moja tu drewniana łycha? Ja muszę poprosić Dorotę, żeby mi zrobiła też tutaj do domu taką drewnianą łychę, już łyżki. Taką magiczną. Musisz wylosować runy sobie sama. Musisz wylosować runy, tak. Bo kiedyś była akcja łyżka. Tak. Może kiedyś zrobimy. Może kiedyś zrobimy akcję łyżki. Bo pamiętajcie, że przy Wiedźmowej Kuchni to Dorota robiła łyżki magiczne, które już same z siebie energię run posiadały. Więc tak, no więc słuchajcie, chwila prawdy, znaczy chwila prawdy była, bo już pyszne, ale pokażę wam, jak wygląda. I będziemy kończyć, zobaczcie. Konsystencja MasterChef. Wszystko się pięknie rozgotowało, mięciutkie, pieczar, no wszystko zresztą. I w ogóle, a smakuje. Także zaraz nalewam drugie i będziemy ciąkać. Zaraz też zrobimy zdjęcie. Dobrze. Także słuchajcie, moi kochani. Buziaki dla was. Dziękuję wam za kuchnię. Czekajcie na jakieś następne. A czym z Dorotą tak stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy co dwa tygodnie mniej więcej robić kuchnię. Ale to też będzie różnie bywało. Więc wymyślimy coś magicznego i będziemy ten. Buziaki dla was. Pamiętajcie, żeby oznaczać mnie na Instagramie, na zdjęciach, na relacjach. To ja sobie te relacje jakby wrzucę na swoją tablicę. Na Szkole Magii i Tarota będzie również post ze zdjęciem Lecza. Także tak. I co? I chyba wszystko. Dziękuję wam za wspólne, uwaga, prawie 1,5 godziny. Profeska fartuszkowa. Pamiętajcie, ten fartuszek będzie do naszego gotowania. Smacznego wam życzę. Życzę oczywiście spełnienia intencji i na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję, a żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni.